Halo, dzień dobry, wieczór, tutaj Role Playing Gamer, czyli ja, Paweł, gramy w Neverwinter i dzisiaj, jak sam tytuł wskazuje, powiem wam trochę na temat Zen i trochę na temat ekonomii ogólnie w Neverwinter, więc zaczynajmy nie przedłużając i nie tracąc cennego czasu. Jeśli chodzi o ekonomię, to tak naprawdę, no, kiedyś nagrywałem już na ten temat odcinek, ale od tamtej pory trochę się zmieniło. Krótko mówiąc, Neverwinter ma jedną z najbardziej pochrzanionych ekonomii, jaka istnieje na świecie. Wciskając i przechodząc do ekwipunku, do bogactw, widzicie, kiedyś było mnóstwo walut. W tym momencie walut jest po prostu... to jest labirynt, to jest koszmar każdego gracza, bo nie dało się zrobić tego prosto. Nie wystarczyło samo złoto, nie wystarczyły same klejnoty, nie wystarczyły nawet same punkty chwały, którą zdobywamy za potyczki w PvP. Nie, nie, nie. Absolutnie. To by było zbyt proste i zbyt banalne. Aby w pełni oddać przerażającą ekonomię Neverwinter, spójrzcie, zoomujcie sobie trochę i zobaczcie. Mamy tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 3, na 4, na 5, na 6, na 7, na 8, na 9, na 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3, 3, 1, 3, 2, 33 różne waluty, które są tak oczywiste, że nawet nie zajmują miejsca w ekwipunku, ale do tego dochodzą inne waluty, okazjonalne, co najmniej 10 okazjonalnych walut związanych z eventami, plus oczywiście nie zapominajmy o walutach, które są jeszcze bardziej unikalne i zajmują miejsce w ekwipunku. Czyli tak naprawdę, chociaż nie, przepraszam, w tym momencie już za dużo by było, więc w ekwipunku nie zajmują naszego miejsca waluty, tylko zapełniają tutaj te inne waluty, czyli fizycznie nam miejsca nie zajmują. Ale oczywiście mamy skrzynki, które również są walutami, więc tak naprawdę jest tego dużo, za dużo. I tym pięknym wstępem chciałem wam powiedzieć, życzyć powodzenia, ale chciałem od razu przejść do meritum sprawy, czyli do Zen. Czym jest Zen? Zen to jest taka jedna waluta, prawdziwa waluta stosowana przez Perfect World i możecie sobie ją kupić za euraski i możecie sobie za nią kupić jakieś ciekawostki w grach. Zazwyczaj są to rzeczy naprawdę kosmetyczne, nie zmieniające jakoś bardzo balansu gry. Akurat jeśli chodzi o ekonomię, no to starają się, mimo że powoli, no... Ta ekonomia jest rozregulowana z powodu licznych ataków cheaterów. Już tutaj nie wspominam o słynnej sobocie kota, gdzie gracze masowo kupowali z powodu błędu kupowali kota, towarzysza kota, który jest bardzo drogi, który jest podobny do swoimi właściwościami do kamienia i jołun. I kupowali te koty, później sprzedawali, to tak naprawdę wpłynęło na całą ekonomię i od tamtej pory, czyli mniej więcej od około półtora roku, czyli sobota kota była powiedzmy około pół roku po premierze, nie pamiętam nawet dokładnie, na pewno niezbyt długo, ekonomia cała po prostu szlak ją trafił, były jakieś wipe, były restarty, ale oczywiście nic to nie dało, bo ludzie pochowali sobie te bogactwa i w tym momencie, no niestety sama inflacja, skutki inflacji są odczuwalne do dziś. I tak, krótko mówiąc, jak kupić Zen przede wszystkim, bo już co to jest Zen, to powiedziałem, jeszcze przeczytam tutaj niby definicję, bo kup Zen na stronie internetowej Neverwinter lub na wymianie diamentów astralnych i Zen. Dzięki Zen możesz kupić różne przedmioty w sklepie Zen, bądź diamenty astralne na wymianie. Sklep Zen wygląda w ten sposób, klikając Z przechodzimy do sklepu Zen i możemy sobie kupić pierdeliard różnych rzeczy. Można zostać VIP-em, super VIP-em, ultra VIP-em, można mieć pieniądze, kobiety, władzę, wszystko. I no,
prawda, nie są instytucją charytatywną, dlatego chcą, abyśmy te rzeczy kupowali, chcą, żeby były fajne. No i ja to rozumiem w pełni i jeśli tylko macie taką ochotę, to zachęcam do kupowania, jeśli uważacie, że fajnie by było sobie coś fajnego kupić. A żeby wam pokazać, jak to zrobić, oczywiście przez stronę Perfect World można, płacąc 10 euro za 1100 punktów Zen, czy jak się tam nazywa, doładować sobie, jest to najprostsze, wystarczy, że macie PayPala i płacicie. Natomiast jeśli chcecie kupić Zen za diamenty astralne, możecie otworzyć sobie, jest to raz, dwa, trzy, trzecia zakładka od lewej strony, najpierw Alt wklikujecie, potem otwieracie tę zakładkę, która nie ma domyślnie skrótu przypisanego i jesteście na wymianie diamentów astralnych. Możecie kupić Zen, sprzedać Zen lub zobaczyć, jakie są oferty. I teraz tak, jeśli chcemy kupić Zen, możemy na przykład zaoferować, że kupimy jeden Zen po jednego, no minimalnie po 50 diamentów. Ja na przykład będę chciał, powiedzmy, kupić 1000 Zen po 50 diamentów za sztukę. Jest to oczywiście 1/10 ceny, która zwykle jest wystawiana na aukcjach, gdyż obecnie kurs Zen jest około 500 diamentów za sztukę, ale zaraz wam to pokażę. I teraz to jest moja oferta, tyle mam kasy, tyle chcę kupić i klikam wystaw. I to mi zamraża moje 50 tysięcy diamentów astralnych. I znika mi to z mojego ekwipunku i pojawia się w moich ofertach. I w moich ofertach pojawiło się kup 1000 zen po 50 za sztukę, w sumie za 50 tysięcy. Jest to oczywiście jak najbardziej uczciwa oferta, przynajmniej tak mi się wydaje. Ale jeśli nie, no cóż, no, czyjaś by była strata. Tak czy inaczej, możemy czekać, bo oczywiście to nie jest automatyczna płatność. Jeśli nikt nie zechce sprzedać tego Zen, jedyne co nam pozostaje to anulować tą ofertę, żeby nie trzymać zamrożonych diamentów astralnych. Wtedy klikamy anuluj i anulowano ofertę w wymianie diamentów astralnych. I tyle. Czyli możemy sobie jeszcze anulować. I właśnie, żeby was to nie zmyliło, te pieniądze nie wracają od razu do naszej kieszeni, tylko wracają do bilansu wymiany. I ten bilans wymiany pojawia się właśnie tutaj w sklepie Zen i w wymianie diamentów astralnych. Także możecie być przerażeni, że o, wystawiłem 50 tysięcy moich ciężko uciłanych diamentów, ale najpierw i nie mogę ich odzyskać. Właśnie możecie, po anulowaniu oferty pojawiają się one tutaj. Trzeba dopiero kliknąć wypłać. I tutaj oczywiście wszystko nas ostrzega, że tak, że w ogóle, że zostaną środki, przepadną, jeśli usunę postać Asgod i tak dalej, i tak dalej. Klikam OK. No i wracają do kieszeni diamenty. Czyli no oczywiście jest to prawdopodobnie jakieś zabezpieczeń i tak dalej, i tak dalej. Możemy oczywiście zobaczyć, jeśli mamy Zen kupiony na przykład za kasę prawdziwą, to możemy sprzedać. Ja akurat nie mam żadnych Zen, ale jakbym miał, to bym mógł tutaj wpisać, ile chcę sprzedać i ile chcę za nie, za sztukę diamentów astralnych i mógłbym wystawić taką ofertę i mógłbym na przykład ją oczekiwać, że ktoś się pokusi. Kiedyś, z tego co pamiętam, Zen nie było takie drogie, w tym momencie jest 500 za sztukę, było po 300 za sztukę, ale tak jak mówię, ekonomia w Neverwinterze to jest po prostu jeden wielki mes. Także jest po prostu rozregulowana tak bardzo, jak to jest tylko możliwe. Ale nie szkodzi, prawda? Nie przejmujemy się tym. Nie narzekamy, gdyż darmowej grze się w zęby i w zęb się nie zagląda. Tyle chciałem wam dzisiaj powiedzieć, jeśli chodzi o content, jeśli chodzi o meritum sprawy. Co więcej, właśnie, jeśli już o pieniądzach mówimy, to
porozmawiajmy sobie na forum, bo ciekawy jestem waszego zdania. Jeśli gracie w Neverwintera, a zwłaszcza jeśli zaczynacie w Neverwintera, ja może mam trochę wypaczone mniemanie lub zdanie na ten temat. Powiedzcie mi, jak ze strony graczy wygląda obecnie progres, bo ja jak zaczynałem, to był najpierw dziki rynek, totalny Korwin, Mikke, wolny rynek i tak dalej, austriacka szkoła ekonomii, a potem nagle zaczęło być to wszystko regulowane, pojawili się cheaterzy, pojawiły się te wszystkie soboty kota i różne takie inne prawdopodobnie rzeczy nieogłoszone i nagle wszystko stało się straszliwie drogie. Także w tym momencie za byle pierdółkę musimy naprawdę, naprawdę zapłacić, jeśli nie pieniędzmi, to naszym czasem w grze i tego czasu w grze naprawdę bardzo, bardzo dużo poświęcić, aby cokolwiek, naprawdę jakąś podstawową nawet rzecz zdobyć. Więc dajcie znać, jak to wygląda, jeśli chodzi o nowe postacie, jeśli chodzi o założone, powiedzmy, w przeciągu ostatnich tam miesięcy czy tygodni, bo ciekawy jestem, jak to jest rozwiązane. Powiem tak, jeśli chodzi o Perfect World, jeśli chodzi o Neverwinter, to widzę, że oni naprawdę bardzo się starają, żeby zabawy graczom nie psuć. Dlatego mam wrażenie, że jednak jakoś udało im się to fajnie odkręcić i mimo wszystko grając w Neverwinter jest to poczucie takiego progresu i osiągnięcia czegoś, ale mogę się mylić. Dajcie mi znać, zapraszam do dyskusji. Oczywiście komentarze są otwarte, oczywiście komentarze na stronie rpgamer.pl również są otwarte, a jeśli chcielibyście ze mną zagrać, to piszcie prywatna wiadomość Asgot przez 2a, małpka poprzedzająca, jeśli chcecie napisać do mnie bezpośrednio i możemy się ugadać na jakieś party i sobie po prostu pograć. Dobra, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Pa, pa.